Cześć, zapraszam Ciebie do kontynuacji filmów o nawykach, które mogą zbliżać do Boga. Mnie zbliżyły. Mam nadzieję, że Ciebie też. Kolejnym, choć przedostatnim już nawykiem, którym bardzo polecam sobie wdrożyć do życia, aby zbliżyć się do Boga, aby zacząć Go rozumieć, jest to, uwaga, oczywiście spowiedź święta, ale już tak stwierdziłam, że nie będę nagrywać filmu od tego osobnego, chociaż rzeczywiście jest to bardzo ważna rzecz. Pamiętajcie, spowiedź święta to nie jest, znaczy jest, tak? Rozgrzeszenie, przyjście i powiedzenie swoich grzechów, tylko jest to sakrament pojednania. W Europie ogromnie zapomina się o tym ogromnym darze, który uzdrawia. Jest masa nawróceń i uzdrowień tylko za pośrednictwem po prostu spowiedzi i sakramentu pojednania z Bogiem. Pojednanie z Bogiem. Czujesz to w ogóle? Co to znaczy? Ja jakiś czas temu dopiero zrozumiałam. Pojednanie z Bogiem. Twoja dusza pojednuje się z Bogiem dzięki spowiedzi. Wow. No to więc jakby to jest dla mnie oczywistością, ale tą dzisiejszym nawykiem, którym polecam Ci wdrożyć, jest wpisanie w swój kalendarz, pójście na mszę świętą w jakiś jeszcze inny dzień niż w niedzielę. Obojętnie jaki. Może być tak, że niedziela i później poniedziałek wie z głowy, nie? Ale pójście na mszę świętą w inny dzień niż niedzielę. Oprócz tego, że te msze są krótkie, to dają możliwość do uczestnictwa ponownie w uczcie, tak, w wieczerzy i przyjęcia Eucharystii. Mi jakoś tak miłość do Eucharystii wpoił, miałam to powiedzieć, zaraził mnie miłością do Eucharystii świętej pamięci Kaczkowski. Chciałam powiedzieć święty Kaczkowski. Nie wiem, czy święty. Mam nadzieję, że tak. Kaczkowski dużo pisał o takiej miłości do Eucharystii i tajemnicy całej Eucharystii. Pójście w inny dzień niż niedziela nie oznacza to, że niedziela nie jest ważna, żeby nie było. Tylko rzeczywiście pójście jeszcze w inny dzień, usłyszenie innego pisma, niezauważenie tak tłumnych może ludzi, tak, tych tłumów. Chociaż szkoda, że nie ma tłumów, może kiedyś będą. To jest naprawdę bardzo takie po prostu dobre. Czujesz, że jesteś też w inny dzień i zrobiłaś coś ponad. Bo to tak nie o to chodzi, żeby mieć takie minimum, tylko ponad. Polecam serdecznie ten nawyk sobie wdrożyć. Jest bardzo dużo różnych mszy i rano, i wieczorami, i po południu, jeżeli ktoś, czy tam w południe, tak, no bo Anioł Pański, jeżeli ktoś może się wyrwać z pracy, to bardzo polecam. Nawet w drodze do pracy po prostu można zajść do kościoła rano i zacząć ten dzień od mszy świętej. Polecam serdecznie. Z Panem Bogiem. Trzymajcie się.